Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Digimon Survive. Skończyliśmy tutaj w tym naszym cudownym lesie, troszeczkę nie pamiętam co się działo, ponieważ miałem dosyć zawalony weekend, znaczy weekend, nie tylko weekend, ale cały tydzień, ale o tym może potem. Natomiast teraz przechodzimy do Minoru, który szukał jakichś śladów tej osób, które może gdzieś się... gdzieś się tutaj zagubiły. W sensie mam tutaj na myśli resztę grupy. Jedna rzecz, którą wy mi mówiliście, żebym rozmawiał częściej z pozostałymi postaciami, nie tylko z tym, co jakby ma nas pchać dalej do przodu. Nie jestem co do końca tego pewien, czy rzeczywiście jest to warte grzechu? Znaczy grzechu, warte sprawdzenia, ale okej. Okay. Jeśli tak mówicie, to spróbuję to zrobić nieco częściej. Cóż tutaj się kryje w krzakach? Dostaliśmy Learning Crystal. Bardzo fajnie. Okej, gra z tego co wiem nie dostała żadnej aktualizacji w międzyczasie. Przez tydzień dosłownie kiedy nie grałem, bo dosłownie przez cały tydzień nie grałem. Jest w tym momencie u mnie 14, niedziela 14, godzina 14 i mówię, ja po prostu zapomniałem wielu rzeczy pewnie, ale rzuciliście mi też masę fajnych ciekawostek i drobnych elementów, sugestii, etc., więc zobaczymy. Starałem się na część rzeczy nie patrzeć, ponieważ tam mieliście różnego rodzaju Digimony i ich ewolucje. To chcę poznać sam, zobaczyć to. Sam z siebie na dobrą sprawę. Zobaczmy natomiast, co tutaj mamy do powiedzenia a propos tych lilii. Okej, nic nowego. Może Agumon coś? Jestem ciekaw, czy może na przykład te postaci, czy Digimony mogą nam dać jakieś dodatkowe przedmioty jeszcze do tego wszystkiego. Było trochę rzeczy, którymi się zajmowałem przez ten tydzień, moi drodzy, i właśnie z tegoż powodu, między innymi, nie miałem czasu. Też wziąłem ten tydzień troszeczkę luźniej niż poprzednie, ponieważ tym razem nie pracowałem już aż tyle nad innymi pobocznymi projektami, skupiłem się troszkę bardziej już na sobie i na tym, co lubię robić, czyli grać w gry. Przeszedłem nawet jedną, wow, sukces, to jest zaskakujące. Ale z projektów, które robiłem, to zajmowałem się, to akurat jest tylko fragment, ale zajmowałem się wydrukiem naklejek i designem naklejek, bo stwierdziłem, że to zrobię. Jest trochę fajnych technikaliów a propos tego. W sensie chętnie bym wam o tym opowiedział, ale może jeśli znowu nagram kiedyś materiał z Animal Crossing, na co na razie się nie zapowiada, ponieważ trochę nie mam czasu. Okej, okay, Falcomon coś wyczuwa, co jest dosyć ważne, wydaje mi się. Czy jeszcze mamy tutaj coś więcej? Proszę bardzo, tutaj jest coś. Zakładam, że muszę odpalić kamerę, nie ten przycisk, przepraszam. A, tak, zapomniałem, że będę musiał teraz tutaj wrócić. To jest trochę słabe, że właśnie nie mogę wrócić z tego ekranu, jak już wybiorę ten telefon. To już nie mam innej opcji. Znowu nie ten przycisk, przepraszam. Przepraszam, nie jestem... Tam się odzwyczaiłem. Okej. Nie wiem, może jest opcja, żeby wrócić do tego menu, ale ja najwyraźniej nie widzę. A zobaczmy, co się tutaj znajduje. Okej, kolejne żeberka. No i cóż, chyba w takim razie zostałam tylko Minoru do pogadania w tej lokacji. Okej, niczego nie znalazł. Zobaczcie, ja tak przez to przechodzę dosyć szybko, ponieważ nie ma tej naprawdę nic wybitnie interesującego. They are kinda like master and an apprentice of a brother in arms. Szczerze mówiąc, jeśli mam iść w którąkolwiek opcję, to wydaje mi się, że to są bardziej tacy właśnie bracia broni, dosłownie. Bracia w boju. Ponieważ na dobrą sprawę my nie jesteśmy wcale ich mistrzami, wcale niczego ich nowego nie uczymy. My raczej współpracujemy z nimi, aby do czegoś tutaj razem dojść, prawda?
Chyba, że to one miały być naszymi mistrzami, ale z drugiej strony wtedy no, my jesteśmy tutaj równie ważni, żeby była ta synergia. Stąd moja decyzja. Pewnie moi drodzy zauważyliście, że mamy kasmową koszulkę w końcu z logiem Lypka, ale nie będę go komentował, bo to jest straszne dziadostwo. W sensie nie chodzi mi o jakość naszycia tego, a o firmę, która to zrobiła i... Jestem zły, ja troszkę już się powkurzałem na Discordzie. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam was tam. Gdzie naprawdę mam ból głównie o kolorystykę, która została użyta. Mianowicie mam na myśli ten fiolet, który może na kamerce wygląda ciemniejszy, ale w rzeczywistości jest bardzo, bardzo jasnym fioletem. Kiedy w moim logo figuruje bardzo ciemny fiolet. I to było... To było wspomniane w zamówieniu. Najwyraźniej stwierdzili, że są mądrzejsi ode mnie i na czarną koszulkę, nie naszyją ciemnego fioletu. Otóż, dzięki, ale nie o to prosiłem. Była też strasznie droga, jeśli mam być szczery. No bo kupowałem pojedynczą sztukę. A nie zamawiałem kilku czy kilkudziesięciu. Ale z drugiej strony cieszę się, bo gdybym miał to sprzedawać, to ja bym tego w życiu nie sprzedał. Z tego typu logiem albo komuś dał. Nie, to jest wyjątkowo tylko dla mnie. I trochę żałuję. A miałem nadzieję, że będzie to lepiej wykonane, ze względu na to, w sensie chodzi mi znowu o kolorystykę, ze względu na to, że poszedłem do firmy, która ma całkiem dobrą opinię, powiedzmy, wśród ludzi i miała dziesiątki tysięcy zamówień. Pojedynczych, mówimy tutaj o pojedynczych zamówieniach, a nie o tym, że sprzedała dziesiątki tysięcy, bo pewnie to wyszło nawet setki tysięcy różnych koszulek, bluz i tak dalej. Oni naszywają to na wszystko. Stwierdzili, że najwyraźniej, tak jak mówię, są mądrzejsi ode mnie i wybiorą to w ten sposób. Nie wiem, od kiedy klient nie wie lepiej, czego chce, szczególnie podsyłając im rzeczywiste logo, bo byłem świadom tego, że nie zrobią do końca gradientu, który mam właśnie który tutaj idzie w dwie strony na moim logo, ale... No nie spodziewałem się, że po prostu oleją totalnie moją prośbę. I zrobią po swojemu. No ale cóż, takie już jest życie. Wróćmy się stąd, przejdźmy do mapy. Jak już się nawkurzałem, to może na tym zakończę. Pracowałem też nad paroma jeszcze innymi rzeczami w międzyczasie. Głównie związanymi z projektem, który bardzo, bardzo chcę wam pokazać, ale jeszcze będę pewnie potrzebował około miesiąca, dwóch, zanim on wejdzie w życie. Plus mam jeszcze drugi projekt, który chcę zrealizować, więc... W sensie drugi projekt, materiał, który mam nagrany na inny film i on jest dopiero w połowie nagrany i teraz będę jeszcze musiał drugą połowę dorobić po paru miesiącach w końcu. I jakby chciałbym wypuścić ten film z tym projektem później. Dobra, zobaczmy, czy AOI może coś znalazła, ale najpierw oczywiście klasycznie. Muszę pamiętać, że kamera jest pod ZR-ką. Klasycznie weźmy i zobaczmy, co już tutaj się znajduje. Medycynka, znowu, znaczy ten South Pack. Więc specjalnie zobaczcie, tam są znowu to. O nie! Jest tutaj, proszę bardzo, jeszcze jedna. Halo? O, teraz weszło. Ja zawsze zapominam, że mogę jeszcze tym telefonem się poruszać. Spirited Away, Chapter 1. O, Spirited Away. Przepraszam, ale zawsze kiedy widzę Spirited Away, to mam od razu w głowie Studio Ghibli. Pomimo, że nie oglądałem jeszcze Spirited Away, a mam na DVD. Fun fact dla osób, które są patronami i wiedzą, kojarzą materiał z otwierania wszystkich tam, iluś tam set gier, które mi wtedy przyszły, które kiedyś zakupiłem. Okej, więc przejdźmy do naszej ulubionej czytanki. Chapter 1. I continued on through the woods. What? Strange, the road should keep going past here. Should I guess I will have to head back the way I... But as I turn around... Wait, what? How can this be? The road I came down is gone. This can't be happening. Even if this is the shrine's forbidden ground, it isn't big enough to get lost in. Damn. How could this happen to me? I was just looking for something to eat. Oh man. Okay. I just need to get down to the mountain. I'm okay. I can survive on my own. There is nothing to be scared of. Papa went to fight in the war. Mama was in the house when the air raid sent it up in flames.
With no one to turn to, I came out to this village in the sticks to be with relatives. Wybaczcie. My grandparents were cold, cruel even, made me fend of myself. Other adults, children, all the same, they treated an outsider like me with disgust. Treated, przepraszam, to nie jest threatened, ani threaten, tylko to jest treated. Jezus, nie umiem czytać ewidentnie. Damn their eyes. Why do they have to look at me like that? Papa fights for this land. Mama died protecting our home. And me? I'm doing everything I can. I will get big and strong, become a soldier like my papa. So why? Why do you treat me like a burden? A shrine lay at the end of my desperate advance. I would always climb. I had always climbed the mountain on my own. I had nowhere else to go, and hunger clawed at me. The abundance of wild vegetables meant I never lacked sustenance. Patrzcie, pierwszy raz widzę słowo. And even better, no one was around to bother me. The people of the village always said that coming here would get you spirited away, but that's just an old wives' tale. Wives' tale. No być. Mój błąd, znowu. Fine by me. What do they know? I will live on my own from now on. I passed through the shrine and into the woods beyond. And here I had tried to spur myself on, yet I can't find a path no matter how far I go. For heaven's sake, am I going to die? Without helping my country? With everyone treating me as a burden? Damn, I can't take it. I don't want to die. Papa? Mama? What's that curious sound? I turned at the sound of it. Who's there? Huh? Sorry, are you one of those human children? What? The blazes. What is this strange beast? Are you a demon? Okej, okay, na tym razie zakończymy. Czyli mamy historię jakiegoś, jeśli dobrze rozumiem, chłopaka, który przyszedł do wioski po tym, jak jego ojciec poszedł na wojnę, a matka spłonęła podczas nalotu bombowego. I był traktowany po prostu jak problem, jak dodatkowe obciążenie dla wioski z jakiegoś powodu. No nic. Dobra, mamy trzecią opowieść, fajnie. Lubię czytać, więc... Będziecie musieli się przyzwyczaić do tego, że pewnie dosyć często będę tutaj robił za cudownego, beznadziejnego lektora, który nawet nie potrafi czytać poprawnie po angielsku. Jak zresztą dało się słyszeć. Okej, okay, czy Labramon mam coś do powiedzenia interesującego? Can't you drag them by scent like a police dog? Jestem ciekaw, czy ona wie, czym jest pies policyjny. O, właśnie. I'm not sure what a police dog is. Podoba mi się trochę ta synergia pomiędzy Aoi a Labramonem, która się tutaj stworzyła. Ta relacja pomiędzy nimi. Muszę przyznać, że jest całkiem przyjemna i ciekawa, ale z drugiej strony właśnie Labramon... Ktoś chyba wspomniał, kurczę, teraz nie pamiętam, który z widzów, ale ktoś wspomniał, że Labramon to jest takie... Ojej, nie chcę teraz przekłamać. Nie będę stawał, bo nie pamiętam po prostu, jak to dokładnie zostało opisane. W każdym razie było to coś w stylu małego pudełka zła nienawiści do wszystkich. Ale z drugiej strony uwielbiam Labramona. W sensie ona jest taka... potrafię czasem ciętą ripostą rzucić, albo po prostu kogoś zganić dosyć ostro. Taki bardzo zabawny trochę sposób, bardzo zabawny trochę, cudownie. Bardzo i trochę, genialny oksymoron. Bardzo protekcjonalny jest Labramon, może tak powinien był to powiedzieć. Gany mało i co w sumie poniekąd się zgadza, można to zrozumieć patrząc na charakter, na ich relacje, na to... jak również psy czasami działają, chciałbym powiedzieć, w naszym świecie, jak się zachowują w naszym świecie.
Okej, okay, oj, zdecydowanie traci morale, co jest niedobre. Szczerze mówiąc, ja jestem osobą po wielu, wielu latach pracy z ludźmi, mniej lub bardziej oficjalnej, osobiście nienawidzę mówić ludziom, będzie dobrze, nie będzie dobrze, czy może nie być dobrze, nie wiem, to jest, przyszłość jest nieodgadniona i możemy jedynie próbować przewidywać, ale cóż. Ludzie, to jest jeden z mechanik, przez którą ludzie wpadają w różnego rodzaju przepowiednie, czy astrologię, nie pomylić z astronomią. Astrologia to jest coś zupełnie innego. Czy w przepowiednie różnego rodzaju tarota, czy inne tego typu rzeczy, bo ludzie lubią mieć powiedziane konkretnie, że o, uda ci się, nie uda ci się, zrobić to, zrobić tamto, albo nie zrobić tego, nie zrobić tamtego. Nie, przyszłość nie jest tak łatwa, że możemy ją wywrócić z kart, zaskoczenie, wow. Możemy przewidywać to w oparciu o to, jak nasz świat działa, czy jak bardzo go rozumiemy, ale nadal to nie będzie coś, co będziemy w stanie w pełni przewidzieć. No nikt na przykład przepowiedział, to ja mogę, że nie wiem, w ciągu 100 następnych lat będzie kolejna epidemia, już nie pandemia, epidemia i zginie, nie wiem, 7% ludzi. I może akurat trafię, tak? To było zrzucone totalnie z tyłka. Wiecie, no tak można powiedzieć, ale bardziej chodzi mi o szczegółowy, dokładny opis tego, co będzie w przyszłości. Bardzo ciężko, tak? No nikt nie spodziewał się koronawirusa w tej formie, takiej skali, w jakiej przyszedł. Nikt nie spodziewał się, czy może niektórzy spodziewali się, ale pewnie spodziewali się w tym momencie wojny na Ukrainie, tak? Czy tego, co się stało. Ale z drugiej strony może dało się, patrząc na to, co miało miejsce w roku 2014, ale pominę to już. Chodzi mi po prostu o to, że przyszłość jest bardzo, bardzo zaskakująca i niejednokrotnie potrafi być nieprzewidywalna, totalnie przewidywalna. Już nawet nie mówiąc o jakimkolwiek przygotowaniu się, nie da się po prostu niczego czasami przygotować. Nie da się być gotowym na wszystko. To jest kolejna rzecz. Możemy planować i robić to, co ja robię w życiu, czyli myśleć o tysiącu różnych rozgałęzień historii, czy tego, co się stanie, ale nigdy nie będziemy w stanie się w 100% przygotować na każdy możliwy scenariusz, dlatego że wiele scenariuszy się między sobą wyklucza i zrobienie jednej rzeczy wyklucza nam przygotowanie się na drugi scenariusz, dajmy na to. Ja znowu na przykład myślę o dużej skali, a nie o tym, czy zjem sobie dzisiaj zupę, czy warzywa. Czy może powinien sobie przygotować kanapki. Odpowiedź moja to będzie, jeszcze nie wiem. Bo jeszcze nie wiem. Ja jestem beznadziejny w tym, tak jak mówię, żeby ludzi pocieszać w tym momencie, ale nie sądzę, że takie puste pocieszanie jest dobre w dłuższej perspektywie czasu. To może komuś podbić morale na chwilę, ale potem wróci to ze zdwojoną siłą, tak? Albo nasze słowa mogą być przez to mniej odbierane jako mniej prawdziwe. Przepraszam, ja wchodzę tutaj w takie bardzo psychologiczne aspekty relacji międzyludzkich i tego, jak ludzie się zachowują, ale a to jest gra, która pewnie będzie miała to totalnie gdzieś. Ale do czego dążę, to, że ja lubię, co zresztą już mówiłem, lubię tutaj odgrywać trochę rolę i chcę, żeby ta rola była możliwie prawdziwa i dlatego staram się podchodzić do tego w sposób naturalny i tłumaczyć moje wybory, co też już wspominałem parę razy, ale na wszelki wypadek powiem jeszcze raz. Dlatego, że potem gadam przez 5 minut o głupotach. No i znowu wchodzi ten motyw. O nie, mam rok młodszego, jest ode mnie rok młodsza osoba z niższej klasy, nie powinienem tracić panowania nad sobą, tracić panowania nad emocjami przy takiej osobie. To jest tak głupie myślenie. Ludzie, niektórzy dojrzewają dużo wcześniej, niektórzy dużo później, niektórzy wcale. Znam ludzi, którzy są 3-4 lata starsi ode mnie, są nadal praktycznie na poziomie gimnazjum mojego, jeśli chodzi o mentalność. Znam ludzi, którzy mają lat 14 i są doroślejsi niż tamci ludzie, o których przed chwilą wspomniałem. To jest po prostu tak absurdalne myślenie. Doroślejsi, przez doroślejsi mam na myśli dojrzalsi, nie doroślejsi w kontekście wieku, bo to jest oczywiście, to byłoby co najmniej dziwne. Chyba, że zaszłyby jakieś dziwne zmiany hormonalne.
Okej. Zaspoilerowałem sobie jedną rzecz. Przynajmniej tak mi się wydaje, że sobie zaspoilerowałem jedną rzecz i to jest niestety... Duży problem, ponieważ... nie pamiętam czego szukałem. Szukałem czegoś o powodzie Digimonów i wyskoczył mi spoiler. Ale wam tego nie powiem, bo nie chcę wam psuć tej zabawy, tej rozgrywki. そっか。俺はもう少し奥の方を探してみるよ。私はもう一度校舎の周りを見てみようかしら。それにみゆきちゃんとハル君の様子も気になるから。俺はお前の後ろをついていく。電波もつながらない状況で、はぐれたらやべえからな。だから早く先に行けよな。 Those guys, are they... Szczerze mówiąc, o co bym się najbardziej martwił? Czy oni naprawdę są tutaj? Nie wiem, czy to jest sens pytać o to teraz, jakby szukamy dalej i próbujemy, tak? Jak nie, to powinniśmy poszukać w innym miejscu, powinno być zaplanowane od samego początku. Jeśli mam o coś się martwić, to czy... Z utylitarnego... Podaj punktu widzenia, zapytałbym, czy oni są głodni na przykład, czy rzeczywiście, czy oni mogą być głodni, a wydaje mi się, że to będzie dosyć oczywiste, patrząc na to, że oni jedli od 24 godzin, tak, przynajmniej. Czy są bezpieczni? To jest takie bardzo empatyczne podejście i wydaje mi się, że to będzie najlepsze podejście z naszej strony. Potrzebny do tego utylitarystycznego... do tej utylitarystycznej opcji bardziej przychylnie, gdyby to nie było pytanie o głód, tylko pytanie o coś, co rzeczywiście mogłoby nam wypaść z głowy. A nie wydaje mi się, że to jest coś, co jest teraz, nie wiem, jakimś niesamowitym pytaniem. Myślę, że odpowiedź jest dosyć oczywista. Chciałbym się skłonić ku opcji, czy oni są, zastanawiać się, czy oni są bezpieczni, bo jest ona bardzo empatyczna. Ale patrząc na nasze poszukiwania aktualne, jednak pójdę w opcję do góry. Minna, hontouni koko ni iru no kana? Oj, oj, imasara soko utagau no ka yo? Nie o to mi chodziło, Minoru. Chodziło mi po prostu o zmianę miejsca poszukiwań. Datte, kore dake sagashitemo mitsukaranai nda shi. To nie była opcja, którą chciałem wybrać, bo to sugeruje, że... tutaj my teraz tracimy morale. A on tak, my znaleźliśmy przecież jego kapelusz. Kurczę, zapomniałem o tym. Mój błąd. Mogłem jednak może... pójść z tym pytaniem empatycznym. No już trudno. Omae ga bure chimatta ra shushu tsukanai daro. Ima wa tonikaku aitsura no yukue wo sagasou ze. Gomen. O, Labramon aktywował się. Dostan da? Czyli mogliśmy... Teraz mnie tak naszło, że mogliśmy jej dać kapelusz, żeby mogła wywąchać profesora. Kojarzycie, że Aoi stwierdziła, czy raczej zapytała jej, czy... Ej, Labramon, czy jesteś w stanie w takim razie wyczuć ludzi, wyniuchać ludzi, jeśli znasz ich zapach? I Labramon chyba powiedział, że tak, czy odpowiedziała w sumie. この辺りに獣の匂いがするのよ。ただ、正確な位置までは掴めないわ。敵が潜んでいるっていうの？まだ敵か味方かはわからないわ。でも、この匂いのなし、かなり強い。この辺りに何かいた痕跡があるな。 痕跡？そんなのどこにもねえぞ。カメラで見ると何か映り込むかも。タクマ、見てみてくれよ。Hej, no to parę się rozejrzeć na kamerze. Okej, ja nie mam kontroli nad nią niestety. Ale mamy to. Są ludzkie buty, to jest bardzo ważne. Nanda kore? すごい数の獣の足跡だ。教授が危ない。
痕跡はこの奥に向かっているようだな。祠の方だ。Czemu? Okej, bo on powiedział, że idziemy do świątyni. Ja miałem takie, bo shrine to jest świątynia, tak? Ja zakładam, że idziemy do tej świątyni, która była zaraz obok nas. I miałem takie, co jest? Halo, czemu? Minoru, chyba że coś ktoś źle przetłumaczył, bo to nie jest do końca świątynia. Tutaj mamy ołtarz ofiarny, jak dobrze kojarzę. I te odciski wcale mnie nie pocieszają, jeśli mam być szczery, bo wyglądały na dosyć spore. Zbrań nie były specjalnie głębokie, ale nadal. Mam problem z tym, że oni obie te rzeczy nazywają shrine, tak? To, tę jaskinię tutaj przy nas i tamto miejsce, ten budynek, który był wcześniej. Jezus, czy ten Ryo może przestać? Ten człowiek przecież by zginął bez nas. Jeśli Saki-san tacy są, to pomagaj. Idziemy. こっちだ、ついてきて! Absolutnie Ryo nie potrafi opanować się w sytuacji, pomimo że minął jeden dzień. Jest profesor. Kyoze? Bujudattanda? Ja, do mi temu buchi to wa ienei daro, kore! Nani ga atta no kashira? Kyoze, anna ni boro boro ni natte taureteru nante. Oi... Are... 周りに何か嫌がるぞ。本当だ。教授の周りに何かいる。 Okej. To nie będzie jakaś wybitnie trudna walka. Walczyliśmy już z tymi kolegami. Teki-ka!今こっち見られたぞ。ごめん。今僕が大きな声出したから。 Z całym szacunkiem chciałbym zwrócić uwagę na to, że oni są już w środku. Nie wiem, jakim sensem miałby ich nie zauważyć. Tym bardziej, że cały czas gadają, że nie mówiąc o tym, że Takuma krzyknął, ale pominę to. A, coś jeszcze ważnego, co wy, na co wy zwróciliście uwagę, to to, że tutaj gdzieś na tych ścianach za mną, w tym momencie, które są, i po drugiej stronie tegoż ołtarza ofiarnego, jak ja to nazywam, jest Digi Alphabet i są napisy, które tam się pojawiają na ścianach. Z tego, co pamiętam, na ścianie... prawej bodajże, czyli nie tej za mną w tym momencie, tam był napis, który udało nam się przetłumaczyć, oczywiście bardzo, bardzo pobieżnie w oparciu o przekład z alfabetu Digimonów na kanji bodajże, czy na ileś tam znaków japońskich, które były dostępne, które da się w miarę przetłumaczyć. I używając tego przetłumaczyliśmy to wszystko na angielski. Tak, Google tłumaczył niestety, bo moja znajomość japońskiego nie istnieje i nie spodziewałem się, że którykolwiek z moich widzów będzie miał na tyle dużą znajomość japońskiego, by być to w stanie przetłumaczyć w pełni. Udało nam się przetłumaczyć to jako... chyba bodajże... nie okaz kultu. O, teraz nie pamiętam, czekajcie, może mam Discorda odpalonego. Niestety nie na tym ekranie, trudno. Jakbym miał na tym ekranie, to bym może tego poszukał. To było coś w stylu... jednostka kultu, okaz kultu, czy coś takiego. Coś takiego, nie pamiętam teraz dokładnie, dokładnie pierwszego słowa. W każdym razie udało nam się tyle zrobić, tam jeszcze z tej ściany były dwa zdania, których teraz nie pamiętam, ale to jest fajne. Możemy się bawić w dekodowanie w przyszłości, ja bardzo, bardzo chętnie dorzucę do filmów, no, tamte już teraz weszły, więc troszkę za późno, ale jak w tych filmach dam radę to przetłumaczyć w miarę, to... to postaram się gdzieś tam dorzucać jakieś takie, wiecie, napisy wprost w produkcji. Teoretycznie potrafią mówić, bo dobrze wiemy, że gadaliśmy z nimi już poniekąd, tylko poza jaskinią. Raczej nie są przyjaźnie nastawieni. Oj, to da? Kono ningen no jiji, mada iki aru ka? Do da kana? Do de mo ii daro. Sore yori, Fangmon sama ni nante hokoku o? Zakładam, że Fangmon może być tym potworem od... tym Digimonem od tych wielkich
odcisku, które właśnie nie były specjalnie głębokie, więc zakładam, że albo Digimony w takim razie w tej grze nie posiadają wagi jako takiej, nie mają takiej zaprogramowanej fizycznej wagi, znaczy w grze, w tym uniwersum, nie mają zaprogramowanej fizycznej wagi, bo jak wiemy, w silnikach różnego rodzaju przedmioty też mają wagę, jeśli mowa o grach, szczególnie grach 3D. Jakby tam mamy swoisty system fizyki bardzo uproszczony, ale każdy przedmiot musi mieć jakąś wagę, musi mieć pewne atrybuty. I zakładam, że w takim razie Digimony nie mają jakiejś takiej ogromnej wagi i albo każdy ma defaultową, albo po prostu ten Digimon konkretny miał, w sensie Fangmon, jak zakładam, miał tę wagę niską. Bo normalnie, jeśli mamy na przykład niedźwiedzia, czy nawet dzika, powiedzmy, czyli zwierzę znacznie cięższe od człowieka, pomimo rozkładu na cztery, bardzo często cztery łapy ciężaru, no te bruzdy w ziemi czy w błocie są znacznie głębsze, ale tutaj znowu to jest bardzo pobieżna wiedza z mojej strony, może dałoby się jakiegoś myśliwego albo kogoś innego, kto zajmuje się lasem czy zajmuje się badaniem zwierząt, zapytać o troszkę lepszą wiedzę. Już chyba dokładną wiedzę. Oj, szabeteru! Hanaze soda ze! Pójdę z nim. Jeśli mamy już iść, to myślę, że powinniśmy pójść razem. Hitori de iku kika? Kiken sugiru! Boku mo iszczo ni iku yo! Ozei de ittara keikai sare chimau! Sore ni, aite ga aitsura dake to mo kagira nai shi. Właśnie przez drugie zdanie z tobą idę, Minoru. To, że pójdzie nas dwójka, myślę, że ich nie powinno wystraszyć, ich jest trzech. I za to nattara tasuke ni haitte kure yo. Jo, itte kuru. Halo! Kimi tachi! Ha? Uzei na! Kiero, kuso gaki! Koitsura, kuchi mo taido mo warii zo.俺はその君たちとお友達になりたくて。いくら口の達者なミノルくんでも彼らと交渉なんてできるのかしら。たくはまずいよ。あいつらにはきっと通じないよ。とにかく、こんなジジイはどうでもいい。お、そうだな。どこに行った? Ja, Mateo. A proszę, zobaczcie, Gazimony. Teraz nam powiedziały bardzo ważną rzecz, jeśli by na to nasi bohaterowie zwrócili uwagę, że wiedzą, gdzie znajduje się pozostała dwójka. Gaki nara kocci ni mo iru zo. Mazui. Kore made aite ni shite inakatta no ni. Koitsura issei ni Minoru o niranda. Uso desho? Właśnie tego chciałem iść z nim. Yosh! じゃあこいつをとっ捕まえて。とりあえず動けないよ。痛めつけとくか。おい。こいつらじりじりと近づいてくるぞ。なんだ?出口の方にもいるのか? O właśnie, widzicie, teraz też Minoru zwrócił uwagę, że może jest więcej przy wyjściu, czyli my na pewno jesteśmy tutaj w środku. To był bardzo ciekawy dźwięk, niczym wilczy. Kiyotsukero. その声のモンスターは姿が見えない。危険なやつだ。 Profesor się obudził. そんなやつどうすりゃいいんだよ! 休みするとはいい度胸だね! おい! Minoru! 前だ! トウ! 貴様ら! Minoruに手を出すな! ファルコ! ねえ! なんだてめえ! Minoru, さ, 逃げて! この野郎! 人間のガキに味方する気か? O proszę, Gazimony wiedzą o ludziach, w sensie... Jestem świadom, że wiedzą o ludziach, bo w końcu złapały profesora, ale... Ciekawe, że są przeciwko ludziom. Dlaczego? Apeci, czy want the human's power for yourself? そうはいくか! グロイ! Jaka jest ta ludzka moc w takim razie? Co takiego potrafią ludzie, czego ci nie potrafią? Farkomo! Poza przywiązaniem się ewolucją. Mazej! Minoru o kabate! Farkomo ga kogeki okrata! Na... Nanno koreski!
Ale możemy tam wejść i ich pokonać. I mamy walkę, moi drodzy, jeszcze na koniec odcinka. Okej. Chyba troszeczkę za szybko z Gazimonami walczyłem jako ja w tych innych lokacjach i za szybko złapałem tego Gazimona jednego, ponieważ... Ponieważ jak widać teraz nasi bohaterowie się martwią, czy my damy sobie z nimi radę. My sobie z nimi damy radę z palcem w nosie, delikatnie mówiąc. Przynajmniej tak sądzę. No ale jak będzie, to zobaczymy. Tylko przydałoby się, żeby te czas ładowania znowu. O, nareszcie. Agumon tachi dake ni tatakawaseru wake ni wa ikanai. Dame da, Valgumon. Sonna kega o shite iru no ni tatakattari shita ra. Nan no koreshiki. Minoru ni te o dasasete naru mono ka. I zwróćcie uwagę, że Ryota z nami nie było w ogóle w środku. Co się z nim stało? Valgumon. Gomen. Gomen yo. Ore ga keisatsu na koto o shita bakkari ni 怪我を追うようなことになったのは俺のファルコモンは俺を責めるどころか怪我をしているのに俺を守ろうと怖いできることなら逃げ出したい下を向くなミノル本来のミノルはそんな臆病じゃないファルコモンテストしてみるボイス To to, że te mapy na przykład nie zmieniają się w zależności od lokacji. Na przykład teraz jesteśmy w jaskini. Fajnie byłoby, jakby cała ta otoczka tej była rzeczywiście jaskinią. Sa! Naruzo! Kono ore ga aite da! Mada kuru ki ga temi! Zakładam, że Falcomon teraz może spróbować ewoluować. Obrai! Falcomon! Minoru! Ore no mae ni deru to wa. Falcomon o mamoranakya tte omottara katte ni karada ga ugoichimatta. Itte. Ore ni wa dare ka o mamoru chikara nante nai kuse ni na. Nasake ne no. Nasake ne na. Nasake nai mono ka. Minoru no tsuyosa mo, yasashita mo, daijoubu da. Sono kokoro iki ga aru no nara, kuyashii to omoeru naraba, tsuyoku aritai という kimochi ga areba, Minoru wa kitto tsuyoku nareru. Falcomon? Tsuyoku aritai to negau sono kimochi, uketotta! Okej, powiem wam, że całkiem... Może nie jest najciekawsze na świecie. Mamoru to shite kureta sono kokoro. Może nie jest to najciekawsze na świecie, najlepiej zrealizowane, ale podoba mi się to, że jest ten motyw, dlaczego Digimon ewoluuje. Jakby jest uzasadnienie, jest pokazane w jakiej sytuacji. Okej, okay, mamy sobę, która ewoluowała w smoka, cudownie. Podoba mi się też jego kolory, jest... Nie wiem czemu, mam wrażenie, że jego kolory odpowiadają temu. Że mamy balans pomiędzy wszystkimi trzema naszymi statystykami. Diatrimon, okej. Okay. Troszeczkę inaczej wypowiedziane, ale wybacz, nie da rady powtórzyć tego samego z tym samym akcentem. Falcomon! Minoru no chikara ga ore no chikara to naru! Dakara! Kore wa Minoru no chikara demo aru! To jest bardzo interesujące. Jestem ciekaw, jakie będzie miał ruchy. Ale fajnie, mamy drugą ewolucję. Widzę skrzynię, okej. Okay. O, proszę, zobaczcie, to jest nawet profesora. Okej, okay, na pewno chciałbym rzucić gdzieś tutaj naszego Agumona. Myślę, że wezmę po prostu Digimony, które są nasze, powiedzmy, tak? Widzicie, mamy naszego Gazimona już od jakiegoś czasu. Weźmy te, które mają swoich właścicieli, powiedzmy.
czwórki to... A, okej, okay, dobra. Czekajcie, bo możemy cztery wystawić. To sobie ja wystawię Biomona. Czemu by nie? Myślałem, że mogę wystawić tylko cztery, no i jakby mieliśmy już cztery wystawione, tylko że przez to, że Diatrimon jest automatycznie, Diatrimon chyba dobrze nazwałem, jest automatycznie tutaj, to... To niewiele mogłem... znaczy to on się tutaj nie liczył, przepraszam. Okej, okay, musimy... A, musimy... O, czyli tak to działa. Musimy dostarczyć profesora w odpowiednie miejsce. Okej, okay, taka misja... Ej, podoba mi się, to jest ciekawe. Taka misja eskortowa poniekąd. Ale w miarę interesującym stylu. Dobra. Koniec tury. Myślę, że nie będę się bawił w gadanie. Okej, tamte się ustawiają. Na razie chodzimy tutaj. Nie atakujemy. Jestem ciekaw, czy profesor będzie sterowany przez nas, czy nie. Bo jeśli nie, to może być to nieco problematyczne, jak zresztą każda misja jest eskortowa. Mam nadzieję, że to nie będzie, przynajmniej, że to nie będzie frustrujące. Jest ich bardzo dużo, co mnie martwi troszkę. Na razie jeszcze nie ewoluuję tej Agumonem. Może powinienem sobie wybrać bardziej mobilne, powiedzmy, Digimony. Ale proszę, Biomon ma całkiem ten swój... ten swój ruch. Okej, koniec tury, ustawmy się w ten sposób. Tak, profesor idzie na własną rękę, co jest niezbyt fajne. Jeśli mam być szczery. Dobra, tym myślę zajmie się, jeśli już ktoś to Agumon albo Biomon. My natomiast spróbujemy się ruszyć w tę stronę. Czy mamy jakikolwiek atak teraz, który mamy? Destruction, coś tam. 100% accuracy, critical za 3, znaczy critical 3% na criticala, counter 0. Niestety tutaj, jak widzicie, nic specjalnego to wyszło, dlatego że on był nastawiony na obronę. Dobra, Labramon, ty pewnie nie będziesz mogła zrobić za dużo, prawda? To jest guard break. Nie bardzo, dobra. To koniec tury. Cofamy się może w lewo. On niestety ten zaatakuje pewnie nas w tył. Tak jest. Jesteśmy przez to krytykiem. Można było się tego spodziewać. Drugi stan, okej. W tym razie profesor żyje, ale zdecydowanie Agumon musi się ruszyć. Czy możemy chyba jeszcze zrobić ewolucję, więc zróbmy sobie ewolucję tej właśnie w Tyranomona. Też mówiliście mi, że na przykład to, że miałem Tyranomona, oznacza, że jestem na ścieżce chyba harmonii, jak się nie mylę. Dobra, Fire Breath. Atakujmy od razu. Ładnie. Koniec tury, ustawiam się niego przodem. Może w takim razie, skoro ten i tak się raczej słabo porusza, Unemon, to niech on idzie gdzieś tutaj w stronę profesora razem z nim. Tak, Biomon, chodź tutaj. Ty musisz też tutaj pomóc, żeby się nie stała krzywda. 89%, okej, okay, a zwykłym atakiem? Też 89%, kurczę. No nic, dobra, liczmy na to, że trafimy. Udało się, jak najbardziej. Czekajcie, ja mogę wejść do opcji. Przepraszam, ale troszkę moim zdaniem te efekty są troszkę bolesne, jeśli chodzi o ich głośność. Tak, przerzućmy może to w ten sposób. Liczmy na to, że te efekty będą cichsze, jeśli nie, to nie będę mógł ich chyba za bardzo kontrolować, bo to jest wszystko niestety, co mogę zrobić. A ustawmy się, ale w sumie cokolwiek, żadna różnica jak dla mnie. Tylko on tam idzie do przodu póki co. Myślę, że tutaj mogę atak zrobić Diatrimonem. Przynajmniej nie jest Diatromon, tylko Diatrimon. Bo go nazywałem wcześniej troszkę inaczej. Critical Protection. Dobra, atak. Blisko, ale niewystarczająco blisko. Dobra, jeśli mam się gdzieś ustawić, to paradoksalnie ustawię się tę stronę. Kto wie, jak to jeszcze będzie. O, proszę, Tyranomon ma teraz ruch. Widzę, że ma dosyć dużo tego ruchu przez tę ewolucję.
Okej, okay, koniec tury. W porządku, te się chronią. Też mamy Labramona, który będzie absolutnie jak najbardziej atakował przed siebie. I może ruch. Ja chcę ruch. Dobre pytanie. No, w sumie cokolwiek, bo i tak myślę, że będziemy zaatakowani przez niego od boku albo od tyłu. No właśnie. Okej, okay, czyli naskok od tyłu nie liczy się jako atak od tyłu, tylko atak od boku. Jak widzieliście, tam był side attack bodajże. Dobra, ale proszę bardzo, tutaj przyszedł nasz pan Kunemon. I myślę, że on akurat idealnie się teraz nada, by tego pana dobić. Jest. Widzicie, tutaj był back attack na przykład w tym momencie. Czyli po skosie od tyłu nie liczy się jako back attack, tylko jako, jako side attack. To jest bardzo, bardzo ważne moim zdaniem. Dobra, nic chyba z Biomona już nie zrobimy. Profesor, o, nie ruszył się dużo, co może być dobre albo niedobre. Ja wiem, że ta misja może niektórych wkurzyć, w sensie dlatego, że spodziewam się, że są osoby, które stwierdzą, że panie, weź pan i idź z tym, bo to jest misja eskortowa, jeszcze AI może sobie chodzić po swojemu, prawda? Ale mi się to akurat podoba, muszę przyznać. Teraz spróbujmy zaatakować tego pana. Tutaj? A on jest poza zasięgiem, o kurczę, dobra, myślałem, że jest jeszcze w zasięgu. No nic, trudno. Ustawmy się może tutaj do przodu. Tutaj ruch w tę stronę. Próbujmy zaatakować skrzynię, powinniśmy dać... A, okej. Okay. A, rzeczywiście, okej. Okay. Tak, okej, okay, czyli... Zobaczcie, jak to jest range i on pokazuje jeden H w górę albo jeden H w dół. Jednego heksa w górę albo w dół. Nie wydaje mi się, że to powinny być heksy. Pewnie to jeden H oznacza coś innego. Nie wiem, jeden H, one height czy coś tego typu, ale to nie ma sensu wtedy. To oznacza, że może tylko na tej samej płaszczyźnie, ale jeśli jest dwa, to znaczy, że można na przykład na płaszczyźnie wyżej. Zaatakować. I dostaliśmy kryształ potencji znowu. Okej. Okay. Potencjalnie dobry. O! Asysta. Tu ze speki. Fajnie. A tak od boku. No powiem szczerze, że... Jakiś tutaj ruch. Okej, okay, chyba nie dam rady tego pana dobić niestety. No nie ma na to szans, na pewno nie tym demonem. Wydaje mi się, że bardzo dużo mógłby zrobić sam. O, widzicie, i jak od przodu jesteśmy atakowani z heksów na skos, to też nie jest to liczone jako side attack. Czyli jeśli miałbym to przedstawić na dziewięciokratkowej okej, chyba będzie najlepiej właśnie to zrobić w grze. Jeśli mam to przedstawić na dziewięciu kratkach, tak. Tutaj mamy atak od przodu, atak od przodu, atak od przodu, atak od boku. Tu jesteśmy my, drugi atak od boku, atak od boku, atak od tyłu i atak od boku. Jeśli dobrze rozumiem, jak to zostało przedstawione. Też wiem, że nie jest to idealne, co zrobiłem, ale no cóż. Dobra, koniec tury. Wydaje mi się, że całą tę walkę można było wygrać jednym Digimonem. Max dwoma. Mam tutaj na myśli naszego... Nie wiem, że też mogę sobie zmienić poziom trudności, a na razie idę z tym, co mi defaultowo gra zasugerowała. Wydaje mi się, że można byłoby to wygrać jednym, dwoma Digimonami, czyli właśnie Diatrimonem i nie wiem... Powiedzmy Labramonem, tak? Labramon mógłby go tutaj leczyć dosyć mocno. Dobra, w sumie to możemy atakować kogokolwiek. To nam na jedno wyjdzie, tak szczerze. Zrozumie się na przykład tutaj, żeby ewentualnie potem stąd atakować. Nie mamy też za dużo już SP-ków. O, trochę się źle ustawiłem. Miałem się ustawić przodem do Gazimona, no ale już za późno troszkę. A niczego nie zrobimy, więc też koniec tury. Ok, akurat dobry facing wszedł. To jest spoko. Tutaj Biomon akurat dostał bardzo, bardzo mocno, ale to jest pewnie głównie z winy tego, że jest on niezbyt wyewoluowany względem reszty, w sensie ma tam poziom chyba piąty, a nie okej,
Twierdza mają te nasze pozostałe 12, 15 z tego typu. Dobra, koniec tury. Wpłynęło się nawet nie ruszam, bo nie ma sensu. Nie zdążymy tutaj dobiec. Tak chciałbym zaatakować akurat wyjątkowo tego osłabionego, dlatego że tak będzie łatwiej i taniej. I będziemy mieli jednego przeciwnika mniej, a drugiego dobijemy pozostałymi Digimonami. I spoko. Profesor akurat chyba nie może atakować, jak dobrze rozumiem. Ale wrócił przynajmniej motyw, to że tego będziemy mogli załatwić od tyłu. Wrócił przynajmniej motyw ludzi na polu walki, tak? To jest bardzo, bardzo spoko. Pięknie, 430. Team attack. I jesteśmy po walce. 50 minut odcinka, miało być pół godziny, wyszło 50 minut. No proszę, coś tutaj jeszcze dochodzi. O! Fajny Fangmon, taki trochę lisek. すごい怖そうなやつだったね。 Podoba mi się, jak pewna niepewna siebie jest dla Bramon. To było takie, co było? Nic takiego. Absolutnie nie. Nie bałam się, ani trochę. Soda, Kyojima Bushiga. Kiega wa shiteru kedo, taishita kizu janai. Doko ga anzen na basho ni hakobou. Moglibyśmy teoretycznie Ryo odesłać z nim, z profesorem do szkoły. A nie wiem, czy Ryo by go ochronił z drugiej strony. A przepraszam, nie był 12 czy 15. Znaczy był to 12, ale nie był to 15 poziom naszych Digimonów. Pomyliło mi się z tym jednym, którego mieliśmy jako pierwszego Digimona złapanego. Ale spoko. Fajnie. Dużo SP ma na pewno, jak widzicie tutaj, nasz Kunemon. Dostaje też dosyć dużo do HP względem innych. Aż widzę, że tutaj z drugiej strony... No, przepraszam, okej, chciałem powiedzieć, że z drugiej strony może ten nasz Digimon też dostał, kurczę, jak on się nazywał? Był Biomon? Chyba Biomon. On też dostał całkiem sporo, ale pamiętajmy, że on chyba skoczył 3 poziomy, czy 2 poziomy do góry, więc to, że dostał 15, mnie w ogóle nie dziwi. Ok, dostajemy Boost Seed, dostajemy znowu żeberka, duży bandaż dwa razy i kryształ potencji, który właśnie znaleźliśmy w skrzyni. Co jest spoko, bo kryształy potencji są fajne. Znaczy jakby to był kryształ impotencji, wtedy... Można było powiedzieć, że mielibyśmy mały problem. Dorzućmy jeszcze tylko szybko któremuś z naszych Digimonów ten kryształ. Ten ma już dwa kryształy potencji. Zobaczmy może... Tutaj... mamy dwa e-learning crystal. Bonus XP earned... Symbols rise up against the clean stone. Looks like something's written here. Okay. Wiecie co? Tak szczerze, to jednak wrócę do Agumona na chwilę. I jemu dam Learning Crystal. Nie wiem, jak już ma być tym takim naszym Digimonem głównym, przynajmniej tak gra go kreuje, czy kreowała. I mówię, kojarzy mi się z anime. To rzucimy te kryształy w ten sposób. Co ma jeszcze Labramon? Ja wiem, że może powinien był tutaj Labramonowi, a szczerze mówiąc, nie wiem, czy Labramona nie wymienimy w przyszłości, bo... Ja wiem, że ona ma być tym jednym z głównych, ale póki co no jest takim sobie supportem na dobrą sprawę. Przydałoby się też troszkę wyewoluować, wylevelować niektóre z tych Digimonów. Jak widzicie, nie, no, tak słabo one stoją. Tak, tego Digimona miałem... Myślałem o nim, jak mówiłem o 15 poziomie, no i widzimy też, że on ma... On się zmienia w Deltamona, Cidramona albo Tuskmona. W zależności od tego, jak nam się, jak zdecydujemy. Dobra, ale w tym miejscu bym zakończył. Dziękuję wam bardzo, moi drodzy, za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, pamiętajcie Discorda, zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka jest do rozwoju kanału. Widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już jutro. Do zobaczenia, do następnego i na razie.